Zestawienie rozpoczynamy od oferty Korei Południowej. Okręty podwodne typu KSS-3 serii II to większe i nowocześniejsze wersje swoich poprzedników. Ich wyporność wynosi około 3600 ton, a długość 89 metrów. Jedną z kluczowych zmian jest zwiększenie liczby pionowych wyrzutni rakietowych z 6 do 10, co znacznie podnosi ich możliwości bojowe. Napęd stanowią trzy wysokoprężne silniki oraz ogniwa paliwowe, stanowiące system niezależny od powietrza. Tradycyjne akumulatory kwasowo-ołowiowe mają zostać zastąpione bardziej wydajnymi bateriami litowojonowymi. Ponadto, seria ta oferuje większą skuteczność operacyjną dzięki ulepszonym systemom sonarowym, teleinformatycznym i zarządzania walką. Jednak ich większe rozmiary mogą ograniczać zdolność operowania na płytkich wodach, takich jak niektóre rejony Bałtyku. Kolejną propozycją koreańskiego przemysłu stoczniowego są okręty podwodne HDS 2300. Będą się wyróżniać mniejszą wypornością wynoszącą od 2300 do 2500 ton oraz długością w zakresie od 72 do 84 metrów. Mogą operować na głębokościach poniżej 250 metrów i osiągać prędkość 20 węzłów w zanurzeniu oraz zasięg ponad 10 000 mil morskich. Okręty zostaną wyposażone w silnik elektryczny zasilany nowoczesnymi bateriami litowo-jonowymi oraz systemem AIP czyli napędem niewymagającym dostępu do powietrza. Brak pionowych wyrzutni rakiet sprawi, że ich rola będzie odmienna niż w przypadku większych jednostek. Będą to okręty bardziej zwrotne, przeznaczone do operowania na wodach przybrzeżnych oraz do misji wymagających większej dyskrecji. Ich uzbrojenie ma stanowić sześć wyrzutni torpedowych kalibru 533 mm, umożliwiających użycie między innymi min oraz kierowanych pocisków rakietowych. Dodatkową zaletą tej konstrukcji byłaby możliwość stworzenia wspólnie z Polskim Przemysłem Stoczniowym Centrum Obsługi Technicznej, Napraw i Remontów, a nawet potencjalnej budowy tych okrętów. S-80 Plus to hiszpańska propozycja okrętów podwodnych, opracowana przez stocznię Navantia z myślą o długotrwałych misjach operacyjnych, zarówno na wodach przybrzeżnych, jak i na otwartym morzu. Mają długość 81 metrów i wyporność około 3000 ton a załogę tworzą 32 osoby. Nowy napęd spalinowo-elektryczny, wspierany przez system niezależny od powietrza oparty na technologii BEST, umożliwi produkcję wodoru bezpośrednio na okręcie, bez konieczności jego składowania. Dzięki temu czas operowania pod wodą zostanie znacząco wydłużony, w niektórych przypadkach nawet trzykrotnie w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami. Ponadto technologia BEST ma automatyzować procesy operacyjne, zmniejszając obciążenie załogi. Okręty będą dysponować zintegrowanym systemem walki, który umożliwi pozyskiwanie, analizę i prezentację wszystkich informacji niezbędnych do działań ofensywnych, defensywnych oraz wywiadowczych. System ten zapewni także kontrolę nad uzbrojeniem, środkami zakłócającymi oraz urządzeniami do ich wystrzeliwania. Uzbrojenie obejmuje sześć wyrzutni, umożliwiających odpalanie ciężkich torped, pocisków subharpoon, manewrujących tomahawk oraz min dennych. Ponadto, Stocznia navantia prowadzi pracę nad integracją nowych pocisków, które pozwolą na precyzyjne ataki na cele lądowe i morskie. U-212 Near Future Submarine to włoska propozycja nowej generacji okrętów podwodnych, bazujących na niemieckich jednostkach typu 212A. Mają 59 metrów długości i maksymalną wyporność podwodną do 1830 ton. Załogę stanowi 27 osób. A prędkość w zanurzeniu sięga 20 węzłów. Zasięg operacyjny to z kolei 8000 mil morskich. Natomiast testowa głębokość zanurzenia wynosi 700 metrów. Napęd ma składać się z silnika wysokoprężnego, silnika elektrycznego o mocy 1700 kW oraz siedmiułopatowej śruby napędowej typu cubek. Okręty zostaną wyposażone w nowoczesne systemy nawigacyjne oraz systemy walki, w tym walki elektronicznej. Uzbrojenie obejmuje sześć wyrzutni torped kalibru 533 mm. Jednostki będą również zdolne do przeprowadzania ataków na cele lądowe przy użyciu pocisków manewrujących oraz do rozmieszczania do 24 min morskich. Dodatkowo zostaną wyposażone w nowoczesne baterie litowo-jonowe oraz system zarządzania energią Lithium Battery System, które zastąpią tradycyjne akumulatory kwasowo-ołowiowe. Dzięki temu poprawi się ich autonomiczność, a czas operowania pod wodą zostanie wydłużony. Ostatni taki okręt zamówiony dla marynarki wojennej Włoch kosztował 500 milionów euro, co czyni tę propozycję atrakcyjną również dla Polski. 212 Common Design to nowa generacja niemieckich okrętów podwodnych wywodząca się z dotychczas eksploatowanych jednostek typu 212 A. Ten projekt to rezultat współpracy zbrojeniowej naszego zachodniego sąsiada z Norwegią. Pierwsza jednostka ma trafić do Skandynawów w roku 2029, natomiast Niemcy otrzymają swoją trzy lata później. Może to budzić pewne obawy w kontekście programu Orka, ponieważ oznaczałoby długi czas oczekiwania na te okręty. Jednostki będą miały 73 metry długości i 10 metrów szerokości, a ich wyporność w zanurzeniu wyniesie 2800 ton. Kadłub o profilu diamentowym. Znanym z konstrukcji lotniczych o obniżonej wykrywalności, znacząco zmniejszy szanse na namierzenie przez sonary aktywne. Napęd składać się ma z dwóch silników wysokoprężnych i jednego silnika elektrycznego, wspomaganych przez ogniwa paliwowe nowej generacji. Okręty te będą cechowały się autonomicznością przekraczającą 40 dni. Co istotne, poziom generowanych przez nie szumów ma być równie niski, jak w przypadku znacznie mniejszych jednostek. System walki również będzie nowatorski. Opracowane przez norweski koncern Kongsberg we współpracy z niemiecką firmą Atlas Electronic, rozwiązanie zintegruje szeroką gamę czujników, w tym akustycznych, elektrooptycznych i radarowych, a także nowoczesne uzbrojenie. Na jego wyposażenie złożą się cztery wyrzutnie torpedowe kalibru 533 mm, przystosowane do wystrzeliwania ciężkich torped Seahawk, min morskich oraz pocisków przeciwokrętowych i przeciwlotniczych. Dodatkowo, okręty otrzymają system Hardkill Sea Spider. Przeznaczony do zwalczania zagrażających im wrogich torped. Skorpen to typ okrętów podwodnych zaprojektowanych przez francuską stocznię Nawal Group. Ich długość wynosi od 66 do 70 metrów, a wyporność w zanurzeniu mieści się w przedziale od 1600 do 1900 ton. Dzięki wysokiemu poziomowi automatyzacji, załoga liczy około 30 osób. Co pozwala na elastyczne zaokrętowanie dodatkowych marynarzy lub żołnierzy sił specjalnych, w zależności od potrzeb. Napęd stanowi klasyczny układ spalinowo-elektryczny, składający się z dwóch silników wysokoprężnych o mocy 1250 kW oraz silnika elektrycznego o mocy 2900 kW. Okręt osiąga prędkość do 21 węzłów w zanurzeniu i ma zasięg przekraczający 6000 mil morskich. Uzbrojenie obejmuje 6 wyrzutni torpedowych kalibru 533 mm. Magazyn w przedziale torpedowym mieści 12 dodatkowych torped oraz pociski przeciwokrętowe i manewrujące. System zarządzania walką SAPTICS integruje dane z czujników akustycznych, radarowych, optoelektronicznych i radioelektronicznych, zapewniając skuteczne wykorzystanie uzbrojenia. Okręt ma także możliwość przenoszenia min morskich jednym z kluczowych atutów francuskiej oferty jest możliwość uzbrojenia skorpen w pociski manewrujące z kilkuset kilogramowymi głowicami bojowymi o zasięgu przekraczającym 1000 kilometrów. Dodatkowo Naval Group deklaruje możliwość uruchomienia produkcji tych okrętów, albo znacznej ich części, w polskich stoczniach, co wiązałoby się z transferem wiedzy i technologii A26 to typ konwencjonalnych okrętów podwodnych średniej wielkości. Zaprojektowanych przede wszystkim z myślą o działaniach na Morzu Bałtyckim i w innych akwenach przybrzeżnych. Szwedzka konstrukcja ma długość 66 metrów, szerokość nieco ponad 6 metrów, a jej wyporność w zanurzeniu wynosi około 1900 ton. Okręt osiąga maksymalną prędkość 20 węzłów, a jego autonomiczność dochodzi do 45 dni. Maksymalny zasięg wynosi 3000 mil morskich. Napęd opiera się na trzech silnikach wysokoprężnych silniku elektrycznym Akumulatorach oraz systemie AIP, wykorzystującym trzy silniki Stirlinga nowej generacji. Rozwiązanie to zapewnia wysoką niezawodność i stosunkowo cichą pracę. Jego wadą jest jednak ograniczenie głębokości operacyjnej do około 200 metrów ze względu na konieczność usuwania spalin, co przy większym zanurzeniu znacząco zwiększa poziom hałasu generowanego przez jednostkę. Pod względem uzbrojenia będzie wyposażony w cztery wyrzutnie torpedowe kalibru 533 mm, przystosowane do wystrzeliwania lekkich i ciężkich torped oraz min morskich. Architekturę przedziału torpedowego uzupełni duża, pozioma śluza, umożliwiająca wsparcie operacji wojsk specjalnych oraz wykorzystanie dużych podwodnych bezzałogowców. A26 jest od dawna rozważany w ramach programu Orka. Przeszkodą są jednak opóźnienia i rosnące koszty projektu, którego realizacja rozpoczęła się w 2015 roku. Szwedzi do tej pory nie oddali gotowych okrętów, a przewidywane wejście pierwszej jednostki do służby planowane jest na 2027 rok. Skandynawowie proponują jednak nie tylko sprzedaż okrętów podwodnych, ale także współpracę wojskową i przemysłową. Zakłada ona zapewnienie Polsce pełnej autonomiczności w użytkowaniu jednostek przez cały okres ich eksploatacji. Propozycja obejmuje również współpracę w zakresie szkoleń, uzupełniania zapasów oraz taktyki operacyjnej.